Tym razem znajdujemy się w Łodzi, tutaj, w hali Expo. To już 9 Tattoo Days i widzimy jak zwykle super artystów, dobry poziom i możemy tutaj spotkać naprawdę fajnych, pozytywnych, pokolorowanych, wytatuowanych, specyficznych ludzi. I jestem pozytywnie zaskoczony właśnie otwartością i powtarzalnością ludzi, bo co chwilę jeżdżę na konwencję, co chwilę widzicie jakieś relacje i ci ludzie się powtarzają. Dzisiaj w Łodzi, jakiś czas temu w Warszawie, jutro w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Te twarze się powtarzają, to jest fajne, bo widać, że ludzie nie tylko jednorazowo jeżdżą na konwencję, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale robią pielgrzymki po różnych miastach Polski i to jest fajne. Także nic, tylko zobaczyć materiał z tych dwóch dni, bo jest co oglądać i dajcie znać, jak wam się podobało. Jeżeli lubicie to, co robię, dajcie lajka, łapkę w górę. Możecie oczywiście subskrybować kanał, także ja pozdrawiam bardzo i zapraszam do oglądania materiału. Tak jest. Co? Pierwszy twój tatuaż, bo widzę tutaj... Pierwszy tatuaż, duży projekt i ja w sumie zaczęliśmy wczoraj i mamy jeszcze... Kończymy dzisiaj i mamy jeszcze jedną część tego tatuaża. Wczoraj zaczęłeś, tak? Dzisiaj kończysz? Dzisiaj kończysz. Tak, no to jest dużo detali. Dosyć duży tatuaż, jeszcze z tyłu zaczynamy, ale myśmy wczoraj późno zaczęli, bo myśmy przyjechali z Anglii i myśmy mieli opóźniony lot, także... Aha, i to co, nie boli? Boli, ale jakoś... Ale nie jest tak źle, tak jest. Tutaj jakieś zamieszanie gdzie na stanowisku, tak? Rozłączyłeś nam prąd. Tak? Nie, to nie ty. Dobra. To ja. A pani tatuażystka, jak dobrze wszystko na... Bardzo dobra konwencja, bardzo dobry materiał tutaj mam. Wytrzymały, od dwóch dni męczony. Nie narzeka? Nie narzeka w ogóle. No i no to chodzi właśnie, nie? Dobra. Idzie szybko, sprawnie. A co tutaj robicie? Bo tutaj widzę coś się szybko. Realistykę. Realistyka, tak? O proszę. Realistyka, teraz białe robimy. Także już prawie koniec, no i przygotowujemy następny. Okej. Okay. Dobra, także powodzenia w wykończeniu i w kojeniu. Także dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Młodzi ludzie, jak tam na Łódź Tattoo Days? Działacie coś ostro, czy jak to wygląda, panie tatuażysto? Bardzo ostro, igła trochę zardzewiała, ale jakoś tam udało się wyszlifować, jest ostro, jest fajnie. Tak? Bardzo lubię być w Łodzi, jestem tu drugi raz i jest super. A ty, Gosia, jak ci się siedzi, jak ci się tutaj
czeka na efekt. Jak to tutaj wygląda u Ciebie? Najlepiej, że ogólnie spontan jest. Ja się nie wiedziałam, że dzisiaj będę się dziarać. Aha, spontan, tak? No. Tak, żeśmy się jakoś znaleźli, nie? Przypadkiem. Akurat koleżanka się zgodziła, ja nie miałem modelki, więc już mam. A ona ma dziarę. Czyli jednak istnieje taka możliwość, że na konwencjach można wskoczyć tak jakby z mety, tak? Z miejsca bez problemu, tak? Bo większość osób myśli, no trzeba się zapisywać nie wiadomo kiedy, prędzej. Na konwencjach to jest bardzo prawdopodobne z uwagi na to, że różni ludzie przyjeżdżają z różnych stron. Nie każdy ustawi sobie klienta w danym miejscu, a też ciężko niektórym przywieźć kogoś ze sobą. No bo tak, wiadomo, że to niesie koszta i to jest też podróż na tam jakiś czas. Tak. Z uwagi na to właśnie, no jest to bardzo prawdopodobne, że można sobie coś wydziabać. Okej. A ty jak twoja kondycja? Bo na razie konturki na spokojnie, co? No nie jest źle, dobrze jest. Dobrze? Super. A co tam robisz sobie, powiedz? Szczurka lekarza. Szczurka i to będzie w kolorze, tak? Czy w czerni? Bo na razie nie. A w kolorze widzę, tam już jest naszykowany jest, tak? Okej, także wy tutaj się dziarajcie i później przyjdę sprawdzić efekt, tak? Zapraszamy, bo staram się zrobić to tak, żeby nie było wstydu, nie? Okej, dzięki bardzo i hej. Znajdujemy się tutaj na stanowisku Sky Tattoo i jest to dosyć duży boks. Jest tutaj 5 tatuażystów, którzy działają prężnie. No i mamy aktualnie możliwość porozmawiania z Łukaszem, właścicielem właśnie nie tylko salonu, a salonów właśnie. Opowiedz coś o waszych salonach. Nasze studia znajdują się w 3 miastach w Polsce. W Poznaniu, w Gorzowie i w Szczecinie. Tak. Staramy się zatrudniać wyróżniających się tatuatorów realistycznych, bo to jest każdy tatuator, który przychodzi do nas do pracy, musi robić tatuaż realistyczny. Okay. Na tym się koncentrujemy. Okej, i powiedz mi, jak Ci się na takich konwencjach podoba? Bo jednak tutaj, wiesz, chwilę trzeba poustalać wszystko, poogarniać, dużo ludzi przychodzi. Jest to fajna sprawa, no widać nie jest, ale jak z Twojej perspektywy, jak Ty to widzisz? No, szczerze mówiąc, no częste takie wyjazdy bywają też męczące. Na pewno. Szczególnie ten drugi lub trzeci dzień. Ten drugi lub trzeci dzień, to jest właśnie zmęczenie już takie, ale impreza jako promocja dla tatuażu to jest świetna sprawa. Tak. Grono ludzi może się oswoić z tym, tak, że jakaś forma sztuki to też jest. No oczywiście, jak najbardziej. Tutaj nie ma dwóch zdań, także dziękuję bardzo za rozmowę. Was zapraszam do Sky Tattoo. Odwiedźcie Sky Tattoo w waszym mieście, także dziękuję bardzo. Siema młodzi ludzie, co tam sobie robicie ciekawego? A tutaj widzisz, kolega przyjechał z Bełchatowa i robi sobie jakieś czaszki, wiesz, bo on taki jest po ciemnej gwiazdy i lubi takie ciemne, ten, jeździ na tych motorach dziwnych. Taki nasz Rafał, Rafałek, nie? Rafał, opowiada, jak tam się czujesz tutaj na... Rewelka, pierwszy raz jestem na konwencie i powiem Ci, że wrażenia nie z tej ziemi. Tak. Czyli polecasz, przyjedziesz, widzisz się, następnym razem nie ma woli. Za rok jestem na pewno. Na pewno jestem za rok, dlatego że jest jeszcze miejsce, jest gdzie zrobić. Tak.
No i na pewno będę. Dobrze, no także co? Ja wam nie przeszkadzam, wy tutaj działajcie. No i co? Fish Inc. pozdrawia, co? Fish Inc. pozdrawia, Projekt Inc. pozdrawiamy. Stary, jak najbardziej witamy i cały czas zapraszamy z nami, nie? Co roku z nami, na każdej konwencji. Będziemy coś tutaj filmować, będziemy robić jak swoje. Najbardziej. Jak najbardziej. Dziękujemy ci bardzo. Pozdrawiamy, cześć, siema, dzięki.